Sponsorem programu jest firma Seabook. Krzysztof Hoffman, Piotr Lesnał, czyli Studio Bałtyckie po sezonowej przerwie. Bardzo nam miło, witamy serdecznie, z nami pierwszy gość. Grzegorz Biała z Piraci Władysławowo. Witam serdecznie. Dzisiaj baseball. Baseballem zajmujecie się już od 2002 roku. Jak ty w tym sporcie masz się Władysławowo? No myślę, że całkiem dobrze. Na pewno jesteśmy najlepszą drużyną baseballową w województwie pomorskim. Na ten moment już niestety jedyną była jeszcze w Gdańsku. Natomiast jeśli chodzi o tak naprawdę tą naszą arenę baseballową w Polsce, można powiedzieć, że udało nam się przez te wszystkie lata dojść do poziomu zbliżonego do tego, jaki reprezentowała najwyższa klasa rozgrywkowa przez cały czas, czyli Ekstraliga baseballu w Polsce. W zeszłym roku występowaliśmy w ramach Ekstraligi. Było to dla nas dość spore przedsięwzięcie organizacyjne również, nie tylko sportowe, z tego względu, że wymagało to znacznych środków finansowych, dużo spotkań do rozegrania. Jesteśmy drużyną amatorską, więc łatwo sobie wyobrazić, że czasami to też przekładało się na jakieś problemy kadrowe. Natomiast można powiedzieć, że jako beniaminek w tej Ekstralidze nie poradziliśmy sobie najgorzej. Udało nam się wygrać chociażby z Osielskiem, z 4 meczów rozegrywanych z nimi wygraliśmy 3 mecze, więc udało nam się ograć, można powiedzieć, stosunkiem 3-1 jedną z takich bardziej doświadczonych drużyn i utytułowanych, dlatego że Osielsko również ma długą tradycję gry w baseball i bardzo fajny obiekt sportowy, na którym mecze są rozgrywane. Tak w północnej części kraju tak naprawdę jest to jedyny tego typu obiekt. Byliśmy bliscy zwycięstwa, nawet były niestety takie momenty, gdzie po prostu no, pewnie doświadczenie rywali wzięło górę i chociażby w pierwszym meczu z drużyną z Warszawy, która została później mistrzem Polski, prowadziliśmy 2-0 do samego końca i gdzieś jakiś tam stres, nerwy zjadły niektórych naszych zawodników i przegraliśmy ostatecznie 3-2. Natomiast były bardzo ciekawe mecze z drużyną z Wrocławia, z którą znaliśmy się już wcześniej z pierwszej ligi, bo we wcześniejszych latach spotykaliśmy się po prostu na niższych szczeblach rozgrywkowych. I to były też takie mecze na zasadzie, można powiedzieć, gonitwy naprzemiennej. Raz my prowadziliśmy, raz oni, jednak tak jak wspominałem, no, trochę te braki kadrowe, doświadczenie drużyn, które w Ekstralidze grały o te parę lat dłużej niż my, niektóre paręnaście, zdecydowanie nam utrudniało zadanie. No ale tak jak sam powiedziałeś, jesteście drużyną amatorską, mimo że działacie już 15 lat. Tak naprawdę chyba tutaj na terenie ziemi puckiej, gdzie skąd się wywodzicie, mało was ludzie wiedzą. Fani sportu. Może tak jest. To znaczy, szczerze mówiąc, problem ogólnie jest to problem dyscypliny w całym kraju. Która nie jest tutaj popularna. Baseball jest traktowany jako taka dyscyplina no, mocno egzotyczna. Sporym problemem, i to wszystkie kluby jakby się z tym borykają, że jeśli nie ma boiska normalnie dostępnego, takiego, żeby można było rozgrywać mecze, ciężko jest popularyzować dyscyplinę na swoim terenie. My jesteśmy jednym z takich klubów, który ma dzięki współpracy z Cliffem Chłopową, ma możliwość trenowania na boisku w Chłopowie, natomiast meczu nie jesteśmy w stanie rozegrać. Może taki towarzyski, pokazowy, ale meczu ligowego nie moglibyśmy rozegrać z tego względu, że to boisko po prostu nie jest do tego przystosowane. Boisko baseballowe jest specyficzne pod tym względem. I tu jacyś na przykład, fani widzowie przychodzą? Na mecze w tych miejscowościach, gdzie są, że tak powiem, bardziej rozpowszechnione te dyscypliny, istnieją obiekty przede wszystkim, to są kibice. Szczególnie na imprezach wyższej rangi, w Kutnie, gdzie jest centrum małej ligi tak zwane, tam odbywają się co roku duże imprezy rangi mistrzowskiej i tam przychodzi dużo ludzi. Wiadomo, że to jest uzależnione od tego, jak lokalnie pracują działacze klubów, ale też no, jest to kwestia budżetów, możliwości dotarcia do ludzi. My, tak jak mówiłem, no, zrodziło się to z pasji, typowej jakiejś takiej chęci zajęcia się czymś innym. Kiedy byliśmy młodymi chłopakami, bo tak jak tutaj wspominałeś, od 15 lat tak naprawdę funkcjonujemy. Ja zakładając drużynę miałem właściwie 19 lat. Część chłopaków z takiej naszej piątki, powiedzmy, jeden był rówieśnikiem, dwójka 2 lata młodsza, a jeden 4 lata młodszy, tak? Więc zaczynaliśmy po prostu jako nastolatkowie i okazało się, że chwyciło to, bo z tą popularnością jest o tyle właśnie
zabawnie, że z jednej strony ludzie się może faktycznie aż tak bardzo nie interesują. Nie znając zasad, jest to trudny sport do oglądania, bo jest po prostu nudny. To trzeba przyznać, że w sytuacji, kiedy się nie zna zasad i nie wie o co chodzi, to mecz baseballowy ciężko się ogląda. Natomiast no, łatwo. Można sobie na przykład Stanów Zjednoczonych wyobrazić, chociaż nie chciałbym jakby tylko w tym kierunku sugerować, że to jest jedyny kraj, gdzie baseball jest popularny, bo w Ameryce Łacińskiej, w Japonii, również w Europie już jest kilka krajów, Holandia, Włochy, Niemcy, gdzie te ligi naprawdę na bardzo fajnym poziomie funkcjonują, chociażby również u naszych sąsiadów na południu. Ale na meczach w Stanach, znaczy jedna drużyna rozgrywa w sezonie zasadniczym 162 mecze. Tak, gra się czasami codziennie i tam też frekwencje na stadionach wahają się od na gorszych meczach gdzieś od 10-15 tysięcy, ale na takich klasykach już powiedzmy, a ich jest bardzo dużo z racji tego, że jest 30 drużyn w lidze, które są podzielone na dywizje, to frekwencja też sięga gdzieś rzędu 50-60 tysięcy. Nie mówiąc o playoffach już. Jasne. Nuda kończy się w momencie wejścia na boisko. Tam się już robi ciekawie. Mamy tutaj przed sobą no, kupę sprzętu, krótko mówiąc. Kije, rękawice, kask, piłki, no wszystko, co tak naprawdę baseball ze sobą niesie. Czy to drogi sprzęt? Może na początku zapytam. To znaczy, jest to dość, można powiedzieć, relatywnie dość droga sprawa indywidualnie, dlatego że na początku, tak, żeby rozpocząć granie, sam wydatek, jeśli chodzi o rękawice, którą trzeba mieć, oczywiście można się uczyć łapać jakąś gumową piłkę w ręce na samym początku, ale bardzo szybko, jeśli chce się grać w baseball, to rękawice trzeba mieć. To tak naprawdę, no, to jest dla zawodnika młodego wydatek gdzieś minimum 100-150 zł. Taka rękawica, których my używamy, to są już rękawice, które kosztują około 300-400 zł, ale to mówimy o sprzęcie typowo seniorskim, a są też takie sprzęty, tego typu rękawice z najlepszej jakości skóry, które to też się przekłada na ich trwałość, ale one potrafią kosztować nawet 2000 zł, tak? Tylko to już po prostu, jeśli kogoś stać, to sobie kupuje lepszej jakości sprzęt. Kije też... Ale można powiedzieć, że ten sprzęt, który tutaj macie, i tak jest z dobrej półki, to już jest sprzęt w miarę zawodowy. Tak, to znaczy gramy, jeśli chodzi o kwestie takie regulaminowe, przepisowe, gramy sprzętem jakby na poziomie profesjonalnym, tak? Czy to są właśnie kije drewniane z jednego kawałka drewna, czy kije kompozytowe, które też możemy tutaj zobaczyć. To są właśnie te. Tak, to jest kij kompozytowy, również ten kij, który mamy tutaj, jest to kij kompozytowy. I one powstały w wyniku tego, że kije jednoczęściowe, toczone z jednego kawałka drewna, mają tendencję do łamania się. W przypadku drużyn zawodowych, wiadomo, tam nie jest problemem zakupić, nie wiem, 100-200 kijów na sezon czy tam miesiąc, w zależności od poziomu rozgrywek. Tak, w przypadku drużyn amatorskich, gdzie jeden taki kij kosztuje 150-200 zł, jest to duże ryzyko, natomiast kije kompozytowe jednorazowo są droższe, bo kosztują około 600-800 zł, ale gra się nimi kilka sezonów. Na przykład te kije, które tutaj pokazuję, my mamy je praktycznie, myślę, że jakieś już dobre 7-8 lat. Dobrze, jeżeli chodzi o mecze, o treningi, to o czym powiedziałeś wcześniej, też współpracujecie z Cliffem Chłopowo, tam trenujecie, ale tam, jak widzieliśmy na waszym profilu na Facebooku, też pojawiło się ostatnio kilka inwestycji. Znaczy, są to generalnie dzięki dofinansowaniu z gminy Władysławowo, które otrzymują jakby wszystkie kluby sportowe, które u nas funkcjonują na terenie gminy. My akurat wykorzystaliśmy w tym roku je na zakup maszyny treningowej, takiej specjalnej. To jest maszyna, która miota bardzo... Miota piłki. Tak, miota piłki, dokładnie. Jest to bardzo zaawansowana technologicznie maszyna, która pozwala podkręcać piłki w odpowiedni sposób, rzucać z różnymi prędkościami, więc można dostosować je do każdego poziomu zaawansowania zawodnika. Mogą zarówno dzieci trenować, jak i dorośli i naprawdę rzuca piłki z takimi prędkościami, jakich no, my chyba nie mieliśmy, przynajmniej większość zawodników, która u nas trenowała, nie miała okazji zobaczyć ich na żywo, bo mówimy o prędkościach około 160-170 km na godzinę. Także mamy taką maszynę, de facto jest ona jedną z lepszych maszyn, która jest dostępna w Polsce, więc możemy się tym szczycić, że jesteśmy małym klubem, ale zdecydowaliśmy się na tego typu zakup, bo jest to inwestycja w przyszłość. Oprócz tego tak, zbudowaliśmy troszeczkę, że tak powiem, bardziej własnymi siłami taką specjalną klatkę, która wyłapuje w trakcie treningu odbijania źle odbite piłki, ponieważ to wszyscy zawodnicy, którzy grają w baseball,
znają bardzo dobrze, natomiast łatwo sobie wyobrazić, że przy złym odbiciu, podbiciu delikatnym piłki do góry, piłka potrafi polecieć bardzo daleko do tyłu i później niestety no, piłki się gubią. Jedna piłka kosztuje około 20 zł, więc nie jest to też tania sprawa, jeśli na treningu zginie chociażby 5 piłek. W tym samym Chłopowie też zorganizowaliście w tym sezonie obóz baseballowy, no tak naprawdę bardzo szeroko zakrojony, krótko mówiąc. Tak, pomysł na ten obóz zrodził się, że tak powiem, dość spontanicznie w mojej głowie. Zorganizowaliśmy go dlatego, bo jest to de facto w pewnym sensie taki zalążek Bałtyckiej Ligi Baseballu, którą chcielibyśmy uruchomić w przyszłym roku. My będziemy rezygnowali z uczestnictwa w rozgrywkach krajowych, takich, w których biorą udział drużyny na przykład z południa Polski, dlatego że wyjazdy na mecze do Rybnika, do Wrocławia, no, innymi słowy, drugi koszty. Tak, generują koszty. W przypadku sportu amatorskiego jest to problematyczne, bo no, można sobie wyobrazić, że taki wyjazd na dwa mecze, a często gra się dwumecze, jeden mecz na przykład w sobotę po południu, w niedzielę jeden do południa, to generuje duże wydatki i przede wszystkim właśnie pochłania sporo czasu, więc chcemy utworzyć taką swoją ligę. I wstępnie zaprosiliśmy do udziału, oprócz naszej drużyny, właśnie drużynę ze Szczecina. To jest drużyna Dobra Dukes, bo oni de facto jakby przenieśli się niedawno ze Szczecina do gminy Dobra w sąsiedztwie. Oraz Lisy Białystok, to jest drużyna, która właściwie powstała w kwietniu tego roku. I taką drużyną, która uzupełni nam tą stawkę na pierwszy sezon, będą Dęby Osielsko. Oni po prostu wystawią sobie drugą drużynę, troszeczkę rezerw, trochę takich zawodników, którzy potrzebują jeszcze więcej ogrania i będziemy taką ligę właśnie na obiekcie w Osielsku prawdopodobnie rozgrywać w przyszłym roku. Okej, okay. Załóżmy taką sytuację. Mamy jakiegoś nastolatka, który ogląda amerykański film, tam grają w baseball i mówi sobie, ja też chcę. To co, może przyjść do Was po prostu na treningi, jakoś się zapisać się do klubu i grać? Czy to jest związane z jakimiś innymi, nie wiem, formalnościami, predyspozycjami fizycznymi? To znaczy, co jest najważniejsze, bo jeśli chodzi o predyspozycje, baseball jest o tyle wdzięczną dyscypliną, że oczywiście promuje osoby, które mają jakby ten poziom sprawności fizycznej jest dużo lepszy, znaczy dużo wyższy, łatwiej się wtedy jest nauczyć i odbijania, i rzucania, i biegania, czy łapania piłek. I na pewno pomaga ogólna koordynacja, sprawność fizyczna. Natomiast jednym z ciekawszych aspektów i tak jak mówię, takich wdzięcznych jest to, że w baseballu odnaleźć może się praktycznie każdy, niezależnie od warunków fizycznych, bo można być naprawdę filigranowym zawodnikiem, można mieć 2 metry, zdarzają się zawodnicy tacy, którzy bardziej wyglądem przypominaliby już zawodnika sumo niż na przykład koszykarza czy siatkarza i tacy miotacze na przykład po osiągnięciu odpowiedniego poziomu są jednymi z lepszych zawodników, którzy grają na boiskach na świecie. Oczywiście mówię, to nie jest tak, że można sobie całkowicie odpuścić, bo trenować trzeba i na tym wyższym poziomie trzeba umieć szybko biegać, trzeba w miarę taką tężyznę posiadać, ale to się z czasem wyrabia. To co mówię, najważniejsza sprawa, można mieć 1,60 m i być bardzo dobrym baseballistą, można mieć 2 metry. Jedyną przeszkodą prawdziwą, jak łatwo sobie wyobrazić, bo trafienie w piłkę jest dość trudne, są poważniejsze wady wzroku. To jest jedyna taka rzecz, która może dyskwalifikować z tego względu, że jest po prostu uderzenie kijem baseballowym w piłkę. Jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. Mogę tak pokrótce tylko wytłumaczyć, o co chodzi. Dlatego, że w innych dyscyplinach, jak mamy do czynienia z jakimkolwiek kijem, to ma on spłaszczoną część, która ułatwia uderzenie. Tak? Czy to jest, nie wiem, rakieta tenisowa, czy kij do hokeja, kij do krykieta. Natomiast piłka baseballowa i kij baseballowy jest w przekroju samokrągłe. Tak? I trzeba doprowadzić do takiego uderzenia, które de facto no, pole na dobre trafienie jest bardzo małe, tak? W przypadku uderzenia w ten sposób czy w ten sposób, to odbicie jest dużo gorsze. Może wyjść z tego odbicie, które zaowocuje jakąś korzyścią dla drużyny, jednak ale najczęściej nie wychodzi. Najczęściej nie wychodzi, więc generalnie, tak jak mówię, no jest to dość trudne zadanie i przy wadzie wzroku jakiejś takiej znacznej jest to po prostu no, trudniejsze. Oczywiście gra się w dzisiejszych czasach w soczewkach kontaktowych, są zawodnicy, którzy soczewki noszą, bo właśnie kwestia bezpieczeństwa, to o czym wspominałem, piłki lecą z bardzo dużą prędkością, przy jakimś niefortunnym odbiciu trafienie w okulary na pewno skończyłoby się z ich zniszczeniem. Jasne, czyli wiemy, że wada wzroku
troszkę dyskwalifikuje, a jeśli chodzi o wiek, to w jakim wieku można zacząć swoją przygodę z baseballem? Szczerze mówiąc, można zacząć praktycznie... widziałem dzieciaki, które miały po 5 lat i już grały. Jest taka łatwiejsza odmiana gry w baseball, to jest tak zwany t-ball i on jest uproszczony o ten element, że nie ma miotacza i łapacza, więc nie trzeba mieć zawodnika, który bardzo celnie i dobrze rzuca, tylko po prostu odbija się ze stojaka. I to jest taki stojak, tak zwany tee, podobnie jak w golfie, tylko oczywiście jest piłka na odpowiedniej wysokości zawieszona i takim dzieciakom się po prostu piłkę ustawia na stojaku, one sobie odbijają, nie ma tego elementu stresu, że piłka nadlatuje, że można nią dostać, bo oczywiście w pewnym momencie taki strach też przychodzi. A później się przechodzi na baseball. Tak, w t-ball gra się raczej tak powiedzmy do nie wiem, 9-10 roku życia, a później już zaczyna się kategoria młodzika do 12 roku życia i gra się już wtedy normalnie w baseball z miotaczem i łapaczem. I w tych granicach wiekowych zawodników piraci chętnie przyjmą? Pewnie. My generalnie jesteśmy otwarci na osoby w każdym wieku, bo żeby nie zniechęcać, szczerze mówiąc, tak jak mówiłem, ja zaczynałem grę w baseball mając 19 lat, znam osoby, które zaczynały grać później i bardzo dobrze sobie radzą. Teraz w trakcie obozu, który organizowaliśmy, przyjechali chłopaki z Białegostoku i ja byłem pod bardzo dużym wrażeniem tego, że niektóre osoby, które właśnie już miały bliżej było im 30, bardzo dobrze sobie radziły, nie odstawały, jeśli chodzi o jakieś takie, powiedzmy, predyspozycje i talent do odbijania chociażby. Czyli Facebook, Piraci Władysławowo, dane kontaktowe i zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych grą w baseball. A naszym i Państwa gościem był Grzegorz Białas, właśnie z Piratów Władysławowo. Dziękuję bardzo.